Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Present Perfect Kontrowersje. Robimy już jeden odcinek, link macie u góry i w opisie. Gorąco zachęcam i polecam, żebyście obejrzeli. Dzisiaj jakby kontynuacja. Chodzi o to, słuchajcie, że Present Perfect to jest, prawda, związek w teraźniejszości. To jest czas taki niby przeszły, niby teraźniejszy i mamy go użyć, kiedy ewidentnie widzimy związek lub skutek w teraźniejszości. I problem jest taki, że my Polacy widzimy ten skutek, kiedy oni go na przykład nie widzą i na odwrót. Więc są sytuacje ewidentnie kontrowersyjne. I te sytuacje w 99% dotyczą czynności, które się stały dosłownie przed chwilą. Sekundę temu, minutę temu. Okay? Najczęściej wtedy są te kontrowersje. I teraz słuchajcie, ostatnio puszczałem uczniom w klasie taki filmik z pewnego kanału na YouTubie, bardzo go polecam, prowadzi go starsze małżeństwo, on jest Amerykaninem, ona jest Brytyjką. I prowadzili taką lekcję, to jest ten filmik, który wam podlinkuję niżej, prowadzili taką lekcję na temat 7 sposobów wyrażania naszej tam złości i tak dalej, jeżeli popełnimy jakiś tam błąd. No i oczywiście proponują przeróżne zwroty takie, żeby nie przeklinać. Czyli na przykład zwroty typu o kurcze, o kurde i tak dalej. I tam zobaczycie, że proponują ona jako Brytyjka bother, a on jako Amerykanin oh shoot. I to tłumaczymy właśnie kurcze, do diaska i tego typu. Ale co chciałem wam powiedzieć? Tamten filmik obejrzeliśmy w szkole pod kątem właśnie użycia present perfect i simple past. No bo jak ktoś popełnia błąd i powie na przykład o kurcze, pomyliłem się, to jest ewidentny związek w teraźniejszości, tak? Czyli praktycznie wszystkie zdania powinny być w present perfect. A oni co której zdanie, tam rzeczywiście dominuje present perfect, ale co w którymś zdaniu użyli simple past. I przykładowo takie dwa zdania mniej więcej padają. Czyli na przykład siedzę przy stole i mówię, o kurde, oblałem się herbatą, tak? I autentycznie jestem mokry z herbaty. I drugie, siedzę na przykład z kimś przy stole. To jest też fajne, że oni te wszystkie zwroty pokazują na scenkach. Obejrzyjcie ten filmik. I siedzą sobie przy stole, on tam bawi się chyba telefonem, ona coś tam czyta, no i sięga tak po herbatę, oczywiście wzięła jego, no i go ładnie przeprasza, mówiąc, o kurde, napiłam się twojej herbaty przez pomyłkę. I zobaczy, i to ona mówi jako Brytyjka. I to zdanie pierwsze, oblałam się herbatą, powiedziała w present perfect. Oh bother, I've spilled my tea. Natomiast drugie zdanie, o kurde, napiłam się twojej herbaty przez pomyłkę, powiedziała w simple past. I to jest niezrozumiałe nawet dla nauczycieli. Co jest grane? Dlaczego to jest present perfect, to jest simple past, a powiedziała to ta sama osoba? No bo powiedzmy, jakby to powiedział ktoś inny. Jakby to powiedział ten pan jako Amerykanin. Można by to tłumaczyć, aha, Amerykanin to nie lubi present perfect, tylko simple past. Ja, słuchajcie, sam lekko zgłupiałem i podpytałem innych native speakerów, co jest grane. Dlaczego w tych dwóch sytuacjach niemal identycznych, raz jest present perfect, raz jest simple past. I wiecie, co mi powiedzieli? Do koloru, do wyboru. W obydwu tych zdaniach można dać i present perfect, i simple past, czyli dokładnie na odwrót, czyli tu wam dałem wersję na odwrót. Czyli ta, co była w present perfect, to w simple past teraz. Oh, bother, I spilled my tea. I to, co było tutaj w simple past, present perfect, czyli oh bother, czy tam should, I've drunk, czyli zmienię tu na trzecią formę, to była druga, tak? Drunk. I've drunk your tea by mistake. Tak naprawdę, i to nawet słuchajcie, Brytyjczyk mi powiedział, że on w obydwu tych zdaniach powiedziałby w simple past. Nie Amerykanin, Brytyjczyk mi to powiedział, że nawet ta kobieta jako Brytyjka niepotrzebnie tu dała present perfect. Jak ja się dopytałem, ale dlaczego? Przecież tu i tu jest związek. On mi powiedział, że słuchaj, to jest do koloru, do wyboru w tym sensie, że jak powiesz present perfect, czyli ta wersja wylałem herbatę, to tu autentycznie chcesz podkreślić skutek w teraźniejszości, czyli mam mokry podkoszulek na przykład i mówię, no sorry, muszę iść się przebrać, ok? Teraz podkreślam, że teraz to ma wpływ. Niestety muszę cię opuścić, muszę się iść przebrać. Natomiast jakby to było dla mnie bez znaczenia, po prostu tak mówię, a oblałem się, to wtedy simple past. Natomiast to drugie zdanie też powiedział, że w simple past. Amerykanie oczywiście też tylko i wyłącznie simple past. Natomiast jakby przeszedł na present perfect, czyli I've drunk, sygnalizowałoby to dla niego prawdopodobnie, że wypił i jest skutek, czyli chciałby podkreślić, że wypił całą herbatę. A tam był taki kontekst, że nie wypił, tylko że napił się jego herbaty, więc dla niego bardziej simple past. Ale generalnie do koloru, do wyboru, tylko co innego podkreślamy. I to jest to, co wam powiedziałem. Najtrudniejsze są sytuacje, które się stały dosłownie przed chwilą.
Jak on mi to wszystko wytłumaczył, jak oni to widzą i tak dalej, to przypomniało mi się takie zdanie, które też kiedyś widziałem, jak Native Speaker dywagował, która wersja jest poprawna. Czyli siedzimy na przykład przy stole przy obiedzie i ojciec się pyta dziecka, umyłeś ręce? Czy dać present perfect? Have you washed your hands? Czy simple past? Did you wash your hands? I tam powiedzieli Native Speakerzy dokładnie to samo. Do koloru, do wyboru, tylko co innego podkreślamy. Jeżeli powiesz present perfect, to mnie interesuje tu i teraz. Czyli czy siedzisz tu i teraz przy stole z czystymi rękoma. Natomiast jak powiem simple past, to na przykład wiem, że on był w ubikacji, nie wiem, tam 2 minuty temu i się pytam, czy umył ręce wtedy, jak był w ubikacji 2 minuty temu. Dzięki.